Mamy niedzielę, godzinę 9, czyli dzień meczowy, czas zacząć. Już dziś KGHM Zagłębie rozegra spotkanie 7. kolejki PK Ekstraklasy, w którym zmierzy się w Warszawie z Legią. W dzisiejszym studiu meczowym zobaczycie m.in. trenera Martina Szewele, który opowie, jak wygląda sytuacja miedziowych przed pojedynkiem z legionistami. Na ekranie pojawią się także Bartosz Slisz, były piłkarz KGHM Zagłębia, dziś zawodnik Legii Warszawa, oraz dziennikarz portalu meczyki.pl Tomasz Włodarczyk. Zapraszam do oglądania. 6 meczów, 13 punktów i trzecia pozycja w ligowej tabeli, choć mamy tyle samo oczek, co prowadzący Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Miedziowi bardzo dobrze zainaugurowali rozgrywki 2020-2021 i w meczu poprzedzającym przerwę na zgrupowania reprezentacji narodowych pewnie pokonali Górnik Zabrze 2-0 po trafieniach Saszy Żywca i Patryka Szysza. Okazja na podreperowanie bilansu już dzisiaj, przed nami starcie z mistrzem Polski Legią Warszawa. Sytuacja wydaje się być prosta. Górnik dzieli się punktami z Rakowem, my pokonujemy Legię na ich terenie i po 7 kolejkach wskakujemy na fotel lidera. No właśnie, czy taka prosta? O ile remis w bezpośrednim pojedynku naszych rywali wydaje się być bardzo prawdopodobny, tak my musimy podejść do niedzielnego pojedynku z pełnym szacunkiem, lecz bez bojaźni i ograć Legię na ich terenie. Zresztą nawet Lorenzo Simić wspominał w jednym z wywiadów, że mamy w zespole dużo jakości i nie możemy bać się żadnego zespołu w tej lidze, ani Legii, ani Górnika, ani kogokolwiek innego. Zespół z Warszawy jest w ostatnim czasie w kiepskiej formie, po przegranym Superpucharze, po zmianie trenera, po odpadnięciu z europejskich pucharów, także kiedy szukać kompletu punktów, jak nie dzisiaj. To, że ostatnie starcia z Legią przy Łazienkowskiej są bardzo wyrównane, wiedzą i pamiętają wszyscy kibice KGHM Zagłębia. Z ostatnich 6 pojedynków wygraliśmy 3, raz padał remis i dwukrotnie musieliśmy uznać wyższość legionistów. Natomiast jeśli już przegrywaliśmy, to zawsze tylko jedną bramką. To pokazuje, że nie stoimy na straconej pozycji i spokojnie możemy pokusić się o sprawienie, jakby nie było, niespodzianki i wywiezienie z Warszawy kompletu 3 punktów. Początek spotkania o 17:30. Bądźcie z nami i dopingujcie miedziowych. Ja myślałem, że tak. Zrobiliśmy dobrą pracę w ostatnich 6 meczach. Przegrali tylko jeden mecz. Ja myślałem, że jest to na solidnym takim poziomie. Może być lepiej wżdy, ale może być aj gore, także ja myślę, że jest to OK. Tak, tych chłopacy, którzy byli zainteresowani aj dla nasz zespół, w klube zrobili sme maksimum dla tego, aby przychodzili tutaj, tak ja myślę, że tam jest to OK. Ja jestem zadowolony a teraz jest to na tom, aby ta adaptacja týchto zawodników była co najszybsza, aby oni byli tí, ktorí zrobia jakosť a kvalitu do našho zespolu a priniesli kvalitu aj na boisko. Tak v tých dvoch ostatných týždňoch byli dni, kde závodníci dostali voľno aj za tú prácu, ktorú zrobili v tých 6 mečoch, ale byli dni, kde sme popracovali bardzo mocno, aby sme byli lepší do następnych meczów, a to by było w sile, w szybkości. Pokazali sme analizy indywidualne zawodnikom, to same teamową analizu z ostatniego meczu. Pokazali sme na Buendy, który by w tym mecze, ale pokazali sme aj na pozytywne komponenty w naszej grze. A także z tego ten czas przerwy, ktorý byl, tak sme vykoristali, jak z najlepšie vieme. Saška Balič v tým momente je OK, v tom týdnu sa prigotoví na 100%. A kolejní chlopaci to samé, sú prigotovaní v tým momente, nie je tam chlopak, ktorý by mal kontúziu, ale naopak všetci sú przygotowani a nastawieni na co najlepszą prezentację proti Legii. Tak, Legia jest bardzo mocny zostup zespół, a tam możemy oczekiwać można presję od początku meczu. Legia ma swoje problemy, ale jest ważne, abyśmy zobaczyli sami na siebie, abyśmy przygotowali jak najlepsze znamy a pokazali na boisku ten charakter a to nastawienie, jakie było w ostatnich meczach. Ja myślałem, że to będzie dobre a pozytywne
dla nás. Ešte v tom týždni pokážeme závodníkom aj mocné punkty protivníka, ale aj kde będzie droga dla nás pre náš sukces vo Warszawie. Koniec przerwy reprezentacyjnej, a to oznacza powrót do ligowego grania w ramach 7. kolejki PEK Ekstraklasy. Miedziowi zmierzą się z Legią. Z Legią, która w obecnym sezonie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Legioniści do tej pory rozegrali tylko 4 spotkania ligowe. 2 z nich wygrali, a w 2 musieli uznać wyższość rywali. Jednak nie to jest głównym powodem niezadowolenia warszawskich kibiców. Wojskowi zaprzepaścili szansę na grę w Lidze Mistrzów, przegrywając 0-2 z Omonią. A nieco ponad miesiąc później odpadli także w eliminacjach do Ligi Europy, ponosząc porażkę 0-3 na własnym obiekcie z Karabachem. Na domiar złego w rozgrywanym kilka dni temu meczu o Superpuchar Polski Legia przegrała także po serii rzutów karnych z Krakowią, przez co dla klubu z Warszawy był już to 7 z rzędu przegrany pojedynek o to właśnie trofeum. Kilka dni temu na ławce trenerskiej Legionistów zasiadł nowy szkoleniowiec, dobrze znany lubińskim kibicom. Mowa oczywiście o Czesławie Miśniewiczu. I co ciekawe, ligowy debiut w roli nowego szkoleniowca Legii, dotychczasowego szkoleniowca młodzieżowej reprezentacji Polski, nastąpi właśnie w meczu z Zagłębiem. Wojskowi mają w swoim składzie wielu groźnych zawodników potrafiących stworzyć sporo zagrożenia, począwszy od bramki, której strzeże Artur Boruc. Legioniści mają w swoim składzie takie nazwiska jak chociażby Kapustka, Lukinias, Wszołek, Slisz czy Karbownik, który po transferze do Brighton na zasadzie wypożyczenia spędzi jeszcze obecny sezon na boiskach PK Ekstraklasy. Najlepszym strzelcem Legii jest Tomasz Pekhart, który strzelił już 4 bramki, jednak tak jak wspominałem, nie ma co się skupiać tylko na tym jednym zawodniku, ponieważ każdy z Legionistów potrafi być naprawdę groźny i w dzisiejszym meczu kluczowe będzie, aby zachować koncentrację pod własną bramką, ale także zimną krew w polu karnym rywali. Zanim przejdziemy do rozmowy z Bartkiem Sliszem, przypomnę jeszcze tylko o promocjach trwających w internetowym sklepie Zagłębia. Idźcie na sklep.zagłębie.com i wybierzcie sobie coś ładnego. Oczywiście zaraz po tym, jak skończycie oglądać studio meczowe, bo właśnie teraz zapraszam Was na rozmowę z byłym piłkarzem KGHM Zagłębia, obecnie reprezentującym Legię Warszawa, Bartoszem Sliszem. Bartek, pierwsze pytanie tak na rozgrzewkę. Powiedz, co u Ciebie słychać, jak się czujesz mieszkając w Warszawie? U mnie wszystko w porządku, już zaaklimatyzowałem się bardzo dobrze w Warszawie, wszystko przebiegło pomyślnie. Mam nadzieję, że teraz dołożymy wyniki i wszystko będzie jak najlepiej. No właśnie, choć wyniki od początku sezonu nie są najlepsze w Waszym wykonaniu, to z pewnością nie można Was lekceważyć. Jesteście bardzo silnym i wymagającym przeciwnikiem i właśnie o tej sile chciałam teraz porozmawiać. Co z Twojej perspektywy, z perspektywy piłkarza, który współtworzy drużynę Legii Warszawa, co stanowi o Waszej sile? Jakie są Wasze główne atuty? Wydaje mi się, że mamy bardzo wysokie umiejętności, jeśli chodzi o indywidualności, ale teraz musimy pokazać jeden kolektyw, zespół na boisku, żeby wyglądała ta gra zdecydowanie lepiej, bo w ostatnich meczach na pewno było dużo rzeczy do poprawy. Mam nadzieję, że tak będzie w niedzielnym spotkaniu. Było pytanie o atuty Legii, teraz czas na pytanie o atuty Zagłębia. Powiedz, na co lub na kogo będziecie musieli szczególnie zwrócić swoją uwagę w niedzielnym spotkaniu? Zagłębie na pewno zawsze było bardzo dobrym zespołem, który przeciwstawiał się tym, można powiedzieć, topowym drużynom z Ekstraklasy. Więc na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Na pewno Zagłębie lubi się utrzymywać przy piłce, rozgrywać tą piłkę i bardzo dobrze im to wychodzi. Stwarzają sobie dużo dogodnych sytuacji i mam nadzieję, że w tym meczu przeciwstawimy się temu i nie stracimy żadnej bramki, a mam nadzieję, że tylko je zdobędziemy. W środku pola wystąpisz przeciwko zawodnikowi o podobnej charakterystyce, również bardzo walecznym, bardzo dużo biegającym. Powiedz, jak zaopatrujesz się na pojedynek z Jewgenijem Baszkirowym? Mimo wszystko myślę, że jesteśmy trochę innymi typami zawodników. Na pewno mamy podobne cechy jak waleczność i nieustępliwość na boisku. W meczu możemy mieć mało styczność, ponieważ obydwa jesteśmy defensywnymi zawodnikami. Fajnie, że można zagrać przeciwko sobie i sprawdzić się w meczu.
ostatnim meczu właśnie Legii z Zagłębiem zagraliście z Łukaszem Porębą obok siebie w środku pola. Dziś zmierzycie się w drużynach przeciwnych. Powiedz, czy ten mecz będzie miał dla ciebie jakiś szczególny charakter? Na pewno cieszę się, że będę mógł zagrać przeciwko mojemu byłemu klubowi. Byłem kolegą z boiska. Z Łukaszem zawsze miałem bardzo dobry kontakt. Dogadywaliśmy się, czy to w szatni, czy na boisku, bardzo dobrze. Fajnie, że możemy między sobą rywalizować na boisku i niech wygra lepszy. Jakiego meczu się dziś spodziewasz? Myślę, że to może być mecz, fajny mecz dla oka. Mam nadzieję, że taki będzie, żeby stworzyli dużo sytuacji i żebyśmy ten mecz wygrali, bo na pewno nam są potrzebne 3 punkty. Witam serdecznie, Tomek. Jest z nami Tomasz Włodarczyk, dziennikarz sportowy, były naczelne przeglądu sportowego, obecnie dziennikarz popularnego serwisu meczyki.pl. Witam cię serdecznie, Tomku. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego studia meczowego. Dziś gramy z Legią Warszawa, mecz, który elektryzuje nie tylko lubińską część publiczności, ale zapewne też publikę w całej Polsce, bo Legia to Legia, jak wiadomo, prawda? Zdecydowanie tak, wraca Ekstraklasa, niestety już w okolicznościach, których można było się spodziewać i one niestety nadeszły, czyli bez publiczności. Warszawa jest już w strefie zero, zatem przy Łazienkowskiej bez kibiców, tym bardziej pewnie to spotkanie będzie oglądane przez fanów obu drużyn w telewizji. Szykuje się dobry mecz z wielu powodów, moim zdaniem. Czesław Michniewicz, wiadomo, że został nowym trenerem już 3 tygodnie temu, ale teraz zaczyna właściwie taką nową kampanię, nowy cykl, bo nie jest już szkoleniowcem reprezentacji do lat 21. Może w pełni skupić się na tym, co dzieje się w Legii, a dzieje się dużo, dużo niedobrego. Wiemy, że mistrz Polski odpadł z eliminacji do europejskich pucharów. To zawsze jest zły sygnał, burza. Czesław Michniewicz miał uratować tę drogę do pucharów, awans do Ligi Europy. Nie udało się, porażka z Karabachem była bardzo dotkliwa. No i co? Teraz trzeba skupić się na lidze, na Pucharze Polski, na tych sprawach bardziej, bym powiedział, przyziemnych dla kibiców Legii, zwłaszcza skoro wygrywasz w 5 sezonów, 4 tytuły. No to ta droga do mistrzostwa wydaje się czymś dla kibiców naturalnym i można powiedzieć w cudzysłowie nudnym. Tego po prostu od Legii się oczekuje, więc myślę, że ta przygoda Michniewicza będzie bardzo trudna. Z kolei Zagłębie na pewno podbudowane zwycięstwem z liderem niespodziewanym, Górnikiem Zabrze, no, może postawić tutaj trudne warunki, zwłaszcza jeżeli patrzymy na historię spotkań obu zespołów przy Łazienkowskiej. Miedziowi potrafili w tych 10 ostatnich spotkaniach postawić się po prostu mistrzom Polski. 3 wygrali, 2 zremisowali, więc to jest bilans całkiem dobry i myślę, że no nie są tutaj piłkarze Zagłębia bez szans. To może być, myślę, taka kolejna gorzka pigułka, niespodzianka, zwłaszcza, że Legii w ostatnim czasie u siebie no idzie bardzo źle. Warto wspomnieć porażkę z Jagiellonią, mówiliśmy o Karabachu, wcześniej odpadła również Legia z eliminacji Ligi Mistrzów u siebie, bo te losowania były dobre z Cypryjczykami. Jeszcze w poprzednim sezonie porażka z Pogonią, takiej złej serii Legia nie miała od 70 lat przy Łazienkowskiej i to o czymś świadczy. W jednej odpowiedzi zawarłeś odpowiedzi na pytanie, które chciałem przedstawić, ale popatrzę tak przez pryzmat kibica Zagłębia. Wiedziałeś, że Legia ma tą taką niechlubną serię meczów bez zwycięstwa. Statystyczny kibic Zagłębia zawsze mówi, jeżeli ktoś ma się przełamać, to właśnie na Zagłębie. To powiedz mi, dlaczego tak nie będzie w niedzielę, w niedzielne popołudnie i dlaczego to Zagłębie ma szansę, żeby wygrać?
Słuchałem konferencji prasowej Czesława Michniewicza, no i on zwracał uwagę na te problemy w defensywie między innymi, bo w Legii jest sporo tych kłopotów zdrowotnych. Na treningu zderzył się z partnerem Inaki Astis, również ze zgrupowania wyjeżdżał z kontuzją Artur Jędrzejczyk. Właściwie tego zgrupowania nie rozpoczął, tylko od razu udał się do domu. Również Mateusz Wieteska, 3-4 tygodnie pauzy, więc te kłopoty na środku defensywy mogą być no, dobrą informacją dla kibiców Zagłębia jak najbardziej. Myślę, że w tym spotkaniu mogą odegrać dużą rolę stałe fragmenty gry. Zagłębie jest w tym elemencie bardzo dobre, bardzo silne. Przekonał się chociażby o tym Lech, który rozpędził się dopiero później. To spotkanie w Lubinie było no, takie, powiedziałbym, mocno niespodziewane, czy też przewrotne, o tyle, że wiemy, jak się potoczyło i wiemy, jak Zagłębie skuteczne było w tamtym meczu właśnie po rzutach rożnych, które Lechowi generalnie na początku sezonu sprawiały dużo problemów. I myślę, że z Legią może być podobnie, zważywszy, że w defensywie no to nie jest jakiś monolit w tym sezonie, nie do skruszenia, nie do połamania, nie do wbicia bramki strzeżonej przez Artura Boruca. Też czytałem wypowiedź Filipa Starzyńskiego przed tym spotkaniem i on mówi dość pewnie, można oczywiście uznać to za pewnego rodzaju normę, że jedziemy po 3 punkty, ale to wcale nie musi być taka piłkarska nowomowa, że tylko czaruje gdzieś kibiców miedziowych Filipa. Faktycznie przy tej Legii, która jest gdzieś budowana, może nie od początku, ale która wymaga na pewno pewnego remontu, to Zagłębie, które ma ten skład stabilny, które poradziło sobie z odejściem Bohara, wydaje mi się, że w tym momencie ma jak najbardziej narzędzia w swoim zespole, żeby no, sprawić mimo wszystko niespodziankę, która może nie byłaby szokiem, zważywszy na to, co dzieje się właśnie z Legią przy Łazienkowskiej, ale no, zawsze jednak gdzieś tą niespodzianką powiedzmy jest. W dzisiejszym studiu meczowym to już wszystko. Pamiętajcie o tym, by wrzucać zdjęcia i relacje z tego, jak kibicujecie miedziowym walce o 3 punkty, oczywiście oznaczając klubowe konto, tak byśmy mogli najlepsze relacje udostępnić u siebie. Zostawcie po sobie łapkę w górę i pozytywny komentarz, a także napiszcie w tych komentarzach, jaki wynik dzisiejszego spotkania osobiście typujecie. Za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!